Bezpłatna wystawa pod Wawelem. Poznaj Biblię, jakiej do tej pory nie znałeś. Zapraszamy. Pytam was, posłuchajcie. Będę cytować Ewangelię podług świętego Jona. Bo tak Bóg umiłował świat, ze syna swojego jednorodzonego dołu, co by kozdy w to w niebo wiezdy nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swojego syna na świat po to, co by potępił świat, ino po to, co by świat był bez niego zbawiony. Nasza wystawa nie jest przeznaczona dla koneserów. Nie ma również charakteru stricte teologicznego. Adresatami są zwykli zjadacze chleba. Spotykają się te wszystkie tropy kulturowe potwierdzające, że Biblia nie jest tylko i wyłącznie źródłem naszej wiary, ale jest też kluczem do zrozumienia naszej cywilizacji, naszych wartości, naszego miasta, naszej kultury, naszego języka, piękna tego wszystkiego, co tworzyliśmy przez wieki. Ta wspaniała wystawa, o której tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, że ma taki niesamowity, uniwersalistyczny wymiar edukacyjny, to jest też dowód na to, jak Biblia nas wszystkich łączy. Otwierana dziś wystawa o Biblii jako bestsellerze wszechczasów wpisuje się w obchody stulecia działalności adwentystów w Krakowie. Z tej okazji proszę przyjąć szczere podziękowania za każdy gest dobra. To nie jest moja parafia, co ja tu robię. W 1599 roku mój parafianin, Jakub Wujek, jezuita, przetłumaczył Biblię z Wulgaty, z łaciny, na język polski. I premiera, prezentacja Biblii w języku polskim, miała właśnie miejsce w tym pięknym mieście, w parafii mariackiej. Tutaj działo się to. Zresztą Jakub Wujek jest pochowany w kościele świętej Barbary, tuż obok kościoła mariackiego. Tam można go odwiedzić i powiedzieć mu dziękuję. A dowiedziałem się tego między innymi z tej wystawy. O! Otwarcie wystawy plenerowej o Biblii dla nas w Towarzystwie Biblijnym zawsze jest bardzo ważnym wydarzeniem. Dlatego, że nie tylko jest to wystawa o Biblii, ale przede wszystkim plenerowa wystawa umożliwia zapoznanie się z tymi treściami każdemu, kto często przypadkiem przechodzi ulicą i nawet sobie nie zdaje sprawy, że będzie miał taką możliwość. Drodzy Państwo, bez wątpienia Pismo Święte jest księgą niezwykłą. Z Biblią to jest tak, że ona nadal ma coś do powiedzenia. Stąd Biblia dzisiaj, nawet jeśli została napisana tak dawno temu, może być największym lekarstwem dla potrzeb całego chrześcijaństwa i całego świata, bo może pokazać, że to, czym bywamy rozczarowani, to nie jest tak naprawdę to, co Biblia chciała dać każdemu człowiekowi, ale raczej bywamy rozczarowani tym, co sami wytworzyliśmy i co nie jest przesłaniem Pisma. Nastała ta chwila, na którą długo, długo czekaliśmy. Do 31 stycznia 2022 roku czynna będzie wystawa Biblia, bestseller wszechczasów, którą niniejszym otwieramy. Wielkie, wielkie brawa!